Dobry wieczór, kochani. Witam was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na denko. Bardzo spóźnione, bo z grudnia i bodajże listopada zeszłego roku, więc szybko przez to przebrnę, żeby móc już to wyrzucić. Jeżeli interesuje was taka tematyka, zapraszam do oglądania. Pierwszymi rzeczami, które wezmę stąd, są próbki z Oriflame. Ja je dostałam od konsultantki w pakiecie, jak się rejestrowałam. I tutaj numer jeden to jest Pink Sony Swedish Spa. Dosłownie sól z olejkiem. Dosyć specyficzny zapach, ale całkiem przyjemnie te ręce, po jednym razie oczywiście, wypeelingował, aczkolwiek jakiegoś mega specjalnego efektu nie widziałam, więc nie wracam. Na razie do tego przynajmniej, ale zostawię sobie te opakowania na przykład na podróż. Jakąś jednodniową. Numer 7. Co to było? Odżywka do włosów Eleo. Całkiem przyjemny zapach. Też jest to taka odżywka wygładzająca. I uważam, że całkiem przyjemnie właśnie wygładziła moje włosy. Były to dosyć miękkie. Więc spoko. Pamiętam, że zużyłam coś jeszcze, ale nie widzę tutaj opakowania. Chyba... A, perfumowany. Jeszcze powinna być tutaj taka próbka perfumowanego żelu do ciała z Eclat Femme Weekend. I tylko się odniosę do tego balsamu. On całkiem dobrze, przyjemnie nawilża skórę. Niestety jakimś cudem nie ma tutaj tego opakowania, ale przyjemnie odżywił mi skórę, odżywił, nawilżył. Bardzo ładny zapach i po prostu chcę sobie kupić właśnie ten balsam. Kolejna rzecz to jest mój ulubiony krem Dermosan. Jeżeli nie wiecie, dlaczego ulubiony, to zapraszam do ulubieńców, których podlinkuję wam w opisie. Też będą ulubieńcy roku 2022. I to tyle na ten temat. Zużyłam piankę z Avon w Planet Spa, to jest z moringą. Do niej już nie wrócę, ona zawiera kwasy AHA i wysuszyła mi moją wrażliwą skórę. Niestety mam skórę wrażliwą, a nawet tą niewrażliwą, która była tłusta, wysuszyła mi po prostu za mocno i stwierdziłam, że nie działa krem nawilżający. Skóra po niej wysycha za mocno, więc po prostu do niej nie wracam, mam już coś innego. Wyrzucam też, tutaj trochę wprawdzie zostało, ale wyrzucam już ten płyn do kąpieli Bubble Bath Cranberry i Orange, czyli to jest żurawina i pomarańcza. Niestety on już zaczął śmierdzieć. A pachniał dosyć ładnie. Taką lekko kwaśną, lekko słodką żurawiną, właśnie z nutą pomarańczy. Niestety teraz ten zapach stał się taki trochę chemiczny i przesadnie słodzony. Taki dziwnie przesłodzony i po prostu go musiałam wyrzucić. Zużyłam również Incredible Hand Cream. To jest krem z silikonem i gliceryną z Oriflame. Nie sprawdził mi się. Zużyłam go na stopy ze względu na mocny zapach. Nie sprawdził mi się. Nic nie zrobił. Nie wrócę do niego, już jest wycofany, ale i tak bym do niego nie wróciła. Zużyłam również krem, może zacznijmy od tego kremu, z Avon Care z ekstraktem z drzewa herbacianego. I ten mi się bardzo dobrze sprawdził, nawilżał, zostawił taki film ochronny na skórze. Dosyć szybko się wchłaniał, bardzo lekki. Dosyć specyficzny zapach, więc jeżeli nie lubicie takich zapachów, to może wam nie podpasować, ale za samo działanie plusuję i myślę, że kiedyś do niego wrócę. Na razie mam jeszcze 9 kremów, więc odpuszczam kupowanie, ale myślę, że do tego wrócę. Zużyłam też peeling Avon Planet Spa Treasures of the Desert z olejkiem arganowym. Świetnie mi się sprawdzał na podrażnienia po opalaniu, czy nawet nie opalaniu, a po prostu jak
Wyszłam na pierwsze takie słońce. Nie do końca na pierwsze, bo pierwsze to mnie zawsze popaliło. Ale potem jak było gorąco i po prostu miałam czerwone plamy na szyi, na szyi, na po prostu na przykład też pod oczami, tutaj na barkach, to właśnie smarowałam sobie, czy nawet na rękach, na dłoniach, robiły mi się po prostu takie plamy czerwone, swędzące, tam gdzie mam wrażliwszą skórę, wrażliwszą, nakładałam sobie to, tak jak maskę. Tak jak maskę, nie robiłam z tego peelingu, nakładałam, delikatnie wmasowywałam i po kilku minutach spłukiwałam i to mi pomagało. Także do tego na pewno wrócę. Zużyłam też moją ukochaną maskarę Avon Big and False Lash. Świetnie pogrubia rzęsy, naprawdę taki efekt sztucznych rzęs. No niestety moja już jest stara, więc się z nią żegnam, ale mam zapas. I zauważyłam, że ona chyba jest wycofywana, bo jest w wyprzedaży, więc jeszcze zamówię zapasy tej maskary, bo jest świetna. Bardzo Wam polecam. I też nie rozmazuje się jakoś mocno. Zużyłam, ale zgubiłam nakrętkę. Dobra. Zużyłam po prostu żel antybakteryjny 64% alkoholu. Nie wysowę się dziś, przepraszam. Całkiem niezły, aczkolwiek rok mi nie wysuszał wprawdzie, aczkolwiek ja zużyłam go bardziej do dezynfekowania klamek, laptopa, telefonów i takich różnych pierdół. Zwłaszcza mi się przydał i wykończyłam go prawie całego, jak miałam covida. To po covidzie wydezynfekowałam wszystko. Na pewno kupię w większej wersji ten żel, bo dobrze mi się sprawdza. Wyrzucam też pilniczek, dorzuciłam go tutaj. No, pilniczek jak pilniczek, dobrze piłował. Zużyłam również próbkę takiego przeciwzmarszczkowego serum z kwasem hialuronowym 1,5%. Mnie się bardzo dobrze sprawdza, aczkolwiek troszeczkę ostatnio wysuszało mi skórę, więc na jakiś czas odstawiam kwasy i użyłam go po prostu rzadziej, bo niestety moja skóra jest dosyć wrażliwa pod oczami i sucha, i ja to używam, żeby nie mieć, właśnie żeby zapobiegać zmarszczkom pod oczami, ale przy dłuższym stosowaniu po prostu, jakby to powiedzieć, nie powiem, zmarszczki to łagodziło pod oczami, zwłaszcza te spowodowane takim odwodnieniem, jak była skóra sucha i po prostu robiły mi się zmarchy. Musiałam nawilżać tą skórę, ale przy dłuższym stosowaniu po prostu ta skóra zaczęła mi schodzić, dlatego stwierdziłam, że będę używać tego rzadziej, postawię na krem, ale mam dużo próbek tego i na pewno będę tego używać. O, wreszcie się wysłowiłam. Zużyłam kilka próbek. Bill Out, przepiękny róż, też jest na wyprzedaży, więc szczerze mówiąc nie wiem, czy go kupię w pełnej wersji. Przemyślę, bo bardzo mi się podoba, ale mój gust zmienia się dość szybko, więc nie wiem. Dwie próbki Refreshing Petal to jest serum, ono jest to jest taka szminka z serum. Już nic tutaj nie wygrzebię. Bardzo ładny, delikatny kolor, piękny, dobrze nawilża usta, aczkolwiek jak wycierałam usta, to czułam gorzki posmak tego serum. Działanie spoko, ale na razie nie wiem, czy wrócę, bo mam po prostu balsam do ust, który nie robi mi takich cyrków. To samo Blossoming Pink, mój ulubiony odcień i najlepiej działający, prześliczny. Ogólnie on jest bardziej nudziakowy niż ten Refreshing Petal. Oczywiście mało co widać. I wyrzucam też próbkę, która... Dajcie mi znać, czy próbki z serii Prism, albo jeżeli macie w pełnowymiarowych wersjach seria Prism, czy też tak szybko śmierdnie Wam ta próbka, czy ona ma po prostu taki specyficzny zapach, który mi się już nie podoba? Więc nie wiem, co jest grane. Kolor piękny, ale niestety, no, prześmiardła.
I ostatnią próbką to jest Sweetheart. Przepiękny odcień. Możliwe, że pasowałby mi do ust, nie wiem czy go kupię. Na razie nie, bo mam sporo szminek do zużycia. Zresztą nie tylko szminek, lakierów i innych różnych rzeczy. Też planuję zużyć połowę swoich kosmetyków, które mam w tym roku, więc zapowiada się wielkie denko i wielkie czyszczenie magazynów. I w tym filmiku, kochani, to by było na tyle. To są wszystkie produkty, które zużyłam. Te dwa opakowania sobie zostawiam. I to już jest zasadniczo wszystko, co chciałam powiedzieć. Jeśli Wam się podobał taki filmik, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście chętnie przyjmę wszelkie rady dotyczące nagrywania, komentarze, co Wam się sprawdziło, co nie, co mi polecacie. Czy na przykład chętnie posłucham o jakichś, przeczytam o jakichś zamiennikach tych pomadek, czy kremów jakichś lepszych od tego, który mi się nie sprawdził. I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!